A ja dzisiaj wieczorem chciałem lekką migawkę z krakowskiego wieczornego rynku w majowy weekend, w sobotę, zresztą 18 maja. Proszę Państwa, no tu przy względnie dobrej pogodzie tłumy ludzi, widać, że księżyc tam pięknie świeci nad sukiennicami i bazyliką mariacką. Ludzi wszelakiej maści pełno, bardzo dużo zagraniczniaków. Widać, tam nawet stoją dorożki, tu widać kościół mariacki. Różni ludzie się przechadzają. Angole i Niemcy z reguły pokrzykują, biwakują, podpici. Znaczy nie wszyscy oczywiście. No, tam dorożki, tutaj tłumy w tych zewnętrznych kafejkach. A tutaj widać, że były już tam następne kafejki, że były juwenalia. Pełno było tutaj tych różnych występów, pokazów. No, a teraz idę nieco dalej. Widać, właśnie tu stoi dorożka. Tutaj różni idą. Przed chwilą krzyczeli Angole, ale nie zdążyłem tego złapać. Tutaj jedna, druga, trzecia kawiarnia. Te drzewa, które nie tak dawno wycinano, trochę się już odrodziły. Dorożek kilka czeka na klientów. Tu akurat jest jakiś spokojniejszy teren, bo przed chwilą było tu bardzo gorąco w pobliżu. Widzę, że tu jest cały zajazd dorożkowy. No, więc tak patrzę, jak tu wygląda. Tu się wszystko, prawda, jakiś samochód, ale nie wiem na jakich prawach. Może nas pilnują. Tu widać sukiennice, Rathaus, prawda, tych kafejek zewnętrznych to jest tyle, że połapać się nie można. No, to ja już nie będę długo bałamucił. Widać, że przejeżdżają dorożki, jedne zjeżdżają, inne jeszcze czekają na klientów. Tutaj widać, są jakieś budki jeszcze, gdzie ludzie coś tam handlują. Jedne rzeczy są rozświecone, inne nie. No tu widać, że było piwo galicyjskie, no ale coś już się skończyło lub było za mało klientów. Nie, jeszcze można się napić piwka, jakby ktoś bardzo chciał. No, z daleka ten kościół świętego Wojciecha. Jeszcze niektórzy tutaj handlują. Wczoraj tu była w Krakowie noc muzeów, nie tak jak dzisiaj w całym pozostałym kraju. No niestety nie zdążyłem się za bardzo załapać. Tu widać sukiennice, tam handlują, tu są kwiaty. Tam jeszcze widać, właśnie jak mówię, księżyc, sukiennice ładnie rozświetlone. No, mariacki lepiej oświetlony. Tu akurat od tej strony jakiś spokojny fragment. A tam, gdzie zaczynałem od Trzewskiej i od Sławkowskiej, to było szaleństwo, tylko za późno się zorientowałem. No, tam jakieś brygady, grupy były zagraniczne. No, proszę bardzo, piękne kwiatki mamy. Można sobie nawet w nocy się zaopatrzyć, prawda? Tu jeszcze niektórzy twardo handlują. Tu mamy pomnik pana Mickiewicza, ale go słabo widać. No, różne łakocie, czekoladki, świeże owoce. No tu oczywiście też kolejna kawiarenka polowa. Proszę bardzo, tu można
się aż zatruć słodyczami. No, góralska chata, więc można sobie pojeść po góralskiemu. Proszę, tradycyjne zupki, tudzież trupki. Proszę bardzo. Ludzi w kafejkach, tej akurat mało, ale w innych to były tłumy. Tu pod sukiennicami coś może drogo, albo już będą zamykać. No, to specjalnie nie mam już co pokazywać, więc będę powoli się zwijał. Tu akurat u noworola puchy, trochę to dziwne. Bo jeszcze nie ma nawet 11, a niektórzy siedzą bardzo długo. Tu jakieś głupie figurki, jakieś głupie talerze. Mi to się wszystko nie podoba akurat. Już ciekawsze są te wyroby o podgórskie, wełniane pantofle. To wszystko już jest ciekawsze. Czapki, chusty, prawda? Można sobie przywieźć chustę z wycieczki. No proszę, jaki tutaj baran. Tutaj królewsko ozdobione, prawda? Ale była dobra. No tu jeszcze. Tu jeszcze jakieś bzdury, łyżki drewniane i tak dalej. No coś się pakuje i odpływa w krainę wiecznych snów czy marzeń. No to by było na tyle. Tu jest scena przed raturem. Na pewno w ciągu dnia będą tutaj koncertować. No, tu niektórzy kuszają sobie wędlinki. Prawda, chyba piwko też występuje. Proszę, to jest wędliny, smaczne rzeczy. Więc można się posilić. Będę już więcej bałamucił. O, ta kawiarenka już coś chyba kończy, czy zakończyła działalność, bo już jest pusta, bo w odróżnieniu od tamtej następnej, którą widać w dali. Gości tu rzeczywiście z całego świata, wielonarodowy tłum. Ładne kwiatki różnego typu. Prawda? O, tu akurat bardzo dużo ludzi gaworzą w różnych językach. Podgrzewają się, choć dzisiaj jest ciepło. No, więc to chyba wystarczy. Do widzenia.